No i co, mamy dzisiaj niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Dla mnie od kilku miesięcy niedziela jest właśnie takim pierwszym dniem tygodnia. W sobotę zawsze sobie odpoczywam, relaksuję się, a w niedzielę zaczynam już działać. I takim bardzo prozaicznym zadaniem, działaniem jest to, że zawsze w niedzielę idę na takie duże zakupy. Po to, aby na tygodniu nie musieć już poświęcić czasu na chodzenie po sklepach i szukanie żarcia. Pozwala to też na usystematyzowanie gotowania, ponieważ już dzisiaj zastanawiam się, co będę gotował praktycznie każdego dnia w nadchodzącym tygodniu, no i pod to robię zakupy. Zakupy są prawie tak samo ekscytujące jak polowanie. Kupiłem nowy filtr do wody, ale tak naprawdę w Radomiu mamy tak czystą wodę, że w ogóle nie trzeba jej filtrować, ani gotować. Z kranu jest już idealna do spożycia. Moja siostra mieszka niedaleko mnie na 10 piętrze, więc postanowiłem odwiedzić ją dzisiaj rano. Nienawidzę się golić. Dzisiaj się trochę z Olą kłóciliśmy. Było wspaniale. Ja bardzo się źle zachowałem. Ola mnie wkurzyła. Ja ją wkurzyłem. Ale jest pięknie, prawda? Takie właśnie jest życie. Jakby weekend trwał 3 dni, to byłoby pięknie. O nie, ja jeszcze muszę dzisiaj koszulę uprasować, właśnie sobie to uświadomiłem. Nagrywanie pączka przez 365 dni pod rząd w tamtym roku nauczyło mnie tego, żeby po prostu reagować na pomysły i na rzeczy, które trzeba zrobić. Także nie odkładam prasowania na później, tylko prasuję teraz, bo wiem, że jeżeli to odłożę na popołudnie, na wieczór, to potem tak nie będzie mi się tego chciało zrobić, że będę to robił z wielkim wyrzutem. A teraz wstałem, energia i będziemy prasować. To jest taka prosta zasada, nie odkładać rzeczy na później. Prosta bardzo w teorii, ale ciężka mega w praktyce i tego, żeby się tego nauczyć. Jeżeli tego nie stosujesz w swoim życiu, do prostych rzeczy trudna droga. Ale bardzo warto, ponieważ usprawnia to życie mega. Ola robiła porządki i znalazła taką zabawkę, kiedyś od kogoś dostaliśmy. Bateria siadła i obczajcie, jaka jest psychodela. Wstałem z popołudniowej drzemki, jestem trochę śpiący i taki zblazowany, ale na pobudzenie zrobimy pizzę. I to nie jedną, a dwie. Właśnie czytam komentarze pod filmikiem Krzysztofa Gonciarza informujący o tym, że założył nowy brand, w którym będą takie ekskluzywne rzeczy. I pod tym filmikiem uruchomiła się wielka fala hejtu, po prostu mówiąca o nim, że się sprzedał, że wykorzystuje dzieci na pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Kompletne bzdury wynikające z braku słuchania ze zrozumieniem. To jest marka, która jest ekskluzywna, czyli przygotowana specjalnie po to, aby kupowali ją tylko nieliczni. Markę tworzą twórcy, artyści, którzy mogą się właśnie w tym projekcie realizować. On tych twórców wspina, bierze razem do kupy i umożliwia im właśnie robienie fajnych rzeczy. To, czy te koszulki ci się podobają, czy nie, to już jest kwestia gustu. Jeżeli ci się nie podobają, to ich nie kupujesz i nie jesteś osobą, która jara się tą marką. To jest oczywiste. Jeżeli ci się podobają, chcesz je kupić, masz wystarczającą ilość pieniędzy, kupujesz. Osobiście kompletnie nie czaję bazy, dlaczego to jest złe, że on to robi. Wydaje mi się, że Gonciarz przeliczył się właśnie z tym, że już nasze społeczeństwo, polski odbiorca jest gotowy na tak zaawansowane projekty, które wychodzą z tego spektrum właśnie YouTube'a. Tu jest coś więcej.
To jest tworzenie czegoś poza tą YouTube'ową kulturą, poza YouTube'ową społecznością. To jest mówienie do tej społeczności: hej, jesteście tam, zebrałem was 500 000, oglądacie mnie, ale robię też inne rzeczy. Jak chcecie, to zobaczcie. Myślał pewnie, że już to pyknie, że ludzie powiedzą, ale fajnie, a jak im się nie spodoba, to powiedzą, no słabe, nara. Ale tutaj nie, tu jest już taka mentalność właśnie takiej cebuli się pokazuje. Macie spoko ciasto i dobry sos, cokolwiek położycie już na pizzę, to jest nieważne, i tak będzie dobra. Czas wyjąć pizzę numer 2. Dwie pizze zrobione, jedna zjedzona, druga zostaje na jutro na przekąskę. Mam nadzieję, że cały przyszły tydzień będzie równie fajny jak ten, który jest za nami. Widzimy się jutro. Cześć.